Dzień dobry, witam po długiej przerwie. Na wstępie to chciałem przeprosić, że tak długo kazałem na siebie czekać, ale o ile ja bez szlifierki mogłem żyć, to moja małżonka bez nowej kuchni nie. A potem trzeba się trochę było zająć chlebkiem. Potem zdrowie. Ostatnie prawie 2 miesiące spędziłem o kulach, ale już jest wszystko w porządku. Dlatego wracam nadrabiać braki. Pozdrawiam z tego miejsca w tym momencie użytkownika z pamięci, mówię Dres, który pytał, co jest między łożyskiem a obudową. Pokazuję, mam nadzieję, że widać. Nic nie ma, gniazdo łożyska jest odlane z tworzywa razem z obudową. Także jeżeli coś wygląda tam u Ciebie kolego nie fajnie, to trzeba pomyśleć o jakiejś innej metodzie naprawienia. Na szybko się przyglądam i kilka pomysłów mi wpada do głowy. No ale jeśli nie mam w rękach, nie widzę, co tam się u Ciebie wydarzyło, to też nie jestem w stanie pomóc. Dzisiaj tak plan. Piernik, łożyska. Jedno łożysko rozpakowałem, tak poza ekranem przygotowałem sobie narzędzie do oprawienia, choć spróbuję tutaj pokazać, jak można to zrobić bez używania większej siły. Zobaczymy, czy się uda. No i przystępujemy do działań. Co ja chcę zrobić? Łożyska spokojnie można rozgrzać. 80-100 stopni powinny wytrzymać. Mam nadzieję, że czujnie obserwowaliście mój film. Wtedy były łożyska odkryte. Teraz są łożyska z blaszanym pierścieniem. To nie robi żadnej różnicy. Akurat w tym zastosowaniu zupełnie swobodnie zakryte łożyska mogą być. Kupiłem łożyska z blaszanym uszczelnieniem, są jeszcze z plastikowym. Te z blaszanym można nieco bezpieczniej grzać. Tak jak mówiłem, temperatura rzędu 80 stopni nie powinna na pewno takiemu łożysku zaszkodzić. Ja oczywiście tak mocno nie będę grzał, ale kilkadziesiąt stopni, 50, swobodnie powinno pozwolić na włożenie łożyska na wirnik. Zobaczymy, czy to się uda. Jeśli się nie uda, no to kawałek rurki akurat odpowiedniej średnicy. Przygotowałem ją sobie poza kamerą na tokarni. Wszystkie krawędzie połamałem, żeby nic ostrego nie było, nic nie zaszkodziło. No i pozakładamy łożyska, złożymy połówki obudowy, a potem zobaczymy, ile to czasu zajmie i co dalej robić. Jak już mówiłem, około 50 stopni to już powinno być wystarczająco ciepło. 50 stopni to jest taka temperatura, że już no, trudno chwycić w rękę. Ja mam no, już ręce troszkę uodpornione, także myślę, że ten poziom temperatury, kiedy zacznie mnie parzyć w ręce, to będzie aż za dużo. Myślę, że to jest ta temperatura, która powinna pozwolić. To już też miałem oczyszczone, ale dla pewności, gdybym się okazało, że coś zapomniałem, jeszcze raz wszystko oczyścić. No, czy ja, aby nie przesadziłem. Weźmiemy sobie jakieś narzędzie. I łożysko powinno sobie samo. Siąść? Nie. Nie? Coś się kantuje, a nie chce siąść. I dlatego właśnie jest ta odpowiednia rurka. I siłownik kinematyczny.
niespodzianka. No, to nic, to nic, poradzimy sobie. Na tym wałku nie było zatoczenia oporowego dla łożyska i okazało się o jedno uderzenie za dużo. Nic, poprawimy za chwilkę. Nie jest to idealnie, aż mi przykro i wstyd, ale cóż, zdarza się. Zakładamy dupkę. Tu jeszcze nie wiem, czy jest to widoczne. Krawędź. Tej. Nie, przepraszam, to jest ta strona. Ok. Na wszelki wypadek jeszcze tą krawędź leciutko opiłuję. To na pewno w niczym nie przeszkodzi, a powinno ułatwić osadzenie łożyska. Jest pięknie. Tu niestety trzeba prowadzić jakąś poprawkę na tym łożysku. No. Przykro, ale czasami jak się człowiek spieszy, ja się dzisiaj spieszyłem, żeby wam coś pokazać, no to popełni taki głupi błąd. Nic straconego. Spróbujemy łożysko troszeczkę cofnąć. I zaczyna się problem, kurczę. Za mały ściągacz. Nie lubię, nie lubię, nie lubię. Bardzo nie lubię takich sytuacji. Duża szansa, że to łożysko już nie popracuje, będę je musiał wymienić. Dlatego, że w tej chwili przy tym, co próbuję zrobić, a nie wychodzi to za dobrze, na pewno kulki odgniatają się na bieżniach. Kurde. No nic, dajcie mi pomyśleć. Tak, pomyślałem i jestem winien wytłumaczenie, co tu się stało takiego, że te łożyska nie chciały siąść. Cały wałek przy rozbijaniu łożysk, jeśli widzieliście, jak to robiłem, to wyrzućcie z pamięci. Cały wałek wysunął się ze stojana i to tylne łożysko nie chciało siąść. Zrobiłem to poza kamerą, bo musiałem użyć tokarki, a nie miałem jeszcze w tym czasie statywu, żeby tam coś nakręcić. I co zrobiłem? Wcisnąłem z powrotem wałek, wygładziłem wszystkie powierzchnie, nacisnąłem łożyska, wyprowadziłem końcówki, które były pozbijane, końcówki wirnika. Opiłowałem tą powierzchnię tutaj, która jest do potem rozkręcania, skręcania przy zakładaniu tarcz. No i wygląda, że możemy przystąpić do montażu. Sprawdzę sobie tylko jedną rzecz, tu są te części. W którą stronę wirnik złożyć, żeby go złożyć prawidłowo. Czyli przy pracy, przy dokręcaniu lewy gwint po lewej stronie. Jeśli wierka wypada
wyłącznikiem do przodu, czyli składamy, przepraszam, składamy w ten sposób. No, chyba o niczym nie zapomniałem. Nie wygląda. Wszystko się zeszło i zamknęło. O, jedna chwilka. Jak to było? Wyprowadzenie przewodu. Nie musisz tego rozłączać jeszcze raz. Ktoś powie, co ja zrobiłem przez ten czas z przewodem zasilającym? No chyba będę musiał wrócić do filmików, żeby spojrzeć, jak to było zrobione, którędy ten przewód był wprowadzony, tylko że tyle czasu upłynęło, że nie wiem, gdzie go odłożyłem. A to nie jest dobra informacja. No to chwilka przerwy na poszukanie przewodu. Przewód się znalazł, jest w całkiem niezłym stanie i udało się ustalić, co, gdzie i jak. Czyli przystępujemy do montażu i sprawdzimy, jakie są efekty tych wszystkich podjętych tutaj działań. Myślę, że przyłącza elektryczne to nic pasjonującego dla oglądających, więc robię to poza kamerą. Przyłącze elektryczne zostało wykonane. Okazało się, że po podłączeniu wszystkich przewodów szlifierka nie startowała. Przerażenie, panika, co się wydarzyło, co udało się zepsuć. Zacząłem przeglądać całe urządzenie, rozbierać i co się okazało, jeżeli ktoś widział, powtórzę to chyba, jak rozbijałem łożysko, niech o tym zapomni. Jak zorientowałem się, co narobiłem, to pierwszą myślą było wyrzucić film, na którym jest udokumentowane, że popełniam taki szkolny błąd. Ale potem pomyślałem sobie, że ostatecznie nie robię instruktażu, jak naprawiać szlifierkę, a pokazuję, co się dzieje w warsztacie, więc może i warto pokazać, czego nie robić. Jak pamiętacie, tu na imadle rozbijałem łożyska młotkiem i cóż się wydarzyło? Ten wirnik jest bardzo mięciutki. Po jednej stronie wykrzywiłem go około 5 dych bicia. Po drugiej 8-9 dych, prawie milimetr. I to spowodowało, że po złożeniu, mimo że wirnik kręcił się lekko,
to po włączeniu do prądu nie ruszał. Zdemontowałem całość, wirnik w tokarni wyprostowałem. O ile pamiętam, w granicach 200 był sam wirnik wyprostowany, wycentrowany i proszę zobaczyć teraz 0,05, setka bicia. Gdyby nie szkolny błąd, ale uwierzyłem w swoje doświadczenie, co ja taki rutyniarz nie rozbiję. Okazuje się, że nie należy rozbijać. Trzeba postępować zgodnie ze sztuką. Troszkę się spieszyłem kręcąc tamten odcinek. Zależało mi na tym, żeby jakiś kolejny filmik się pojawił. W tej chwili, jak widać, no, 0,05. To jest wynik, uważam, idealny. Wiernik jest wyprostowany. No jak doprostowałem, to niech będzie moją tajemnicą. Każda firma powinna mieć swoje tajemnice. Zainteresowanych ewentualnie prostowaniem tego typu rzeczy odsyłam na kanał DORMAR. Naprawa wałów. Pewnych ciekawych informacji można się tam dogrzebać. Nie mam nic wspólnego z tym kanałem, ale sam go oglądam, sam się uczę. Zobaczmy jeszcze co po drugiej stronie. Uznałbym, że ćwierć setki. Teoretycznie dokładność tego urządzenia to jest 1/100, czyli odległość między dwoma kolejnymi kreseczkami na skali jest 1/100, ale tutaj praktycznie ruch nie jest większy niż grubość wskazówki. Czyli jak widać, wiernik jest wyprostowany idealnie. No i żeby nie być gołosłownym, włączę i pokażę, że wszystko działa. Ok, jak sobie jest. Absolutnie bezgłośnie. Startuje, mruczy idealnie. Żadnych wyczuwalnych luzów. Po prostu szlifierka jak marzenie. Także wszystko co udało się w międzyczasie zepsuć jest naprawione, a wszystko co już było zepsute jest naprawione. Przystąpię do wykonania tych czynności, które powinny być wykonane pół roku temu. Co jeszcze? W międzyczasie przy tym zbijaniu, rozbijaniu udało się w sposób bezinwazyjny usunąć te nity i odeszła tabliczka znamionowa. Dlatego jeszcze usunę tą farbę, jakieś takie miejsca, gdzie farba jeszcze nie była usunięta, poprawię i osadzę wyłącznik. Historia wyłącznika jest dłuższa. Najpierw długo szukałem wyłącznika, który byłby zbliżony do oryginału instalowanego w tych latach, w tych szlifierkach. Nie udało mi się niczego takiego znaleźć, więc następną myślą było, żeby zainstalować wyłącznik odpowiadający dzisiejszym wymaganiom, dzisiejszym standardom, dzisiejszym normom. A to oznacza, przepraszam, spróbuję zmniejszyć zbliżenie. Ok, chyba jest.
Nie udało mi się znaleźć wyłącznika przypominającego czy odpowiadającego oryginałowi. Zacząłem poszukiwać wyłącznika odpowiadającego dzisiejszym przepisom, czyli z obwodem przeciwzanikowym, chyba tak się to nazywa. To jest takie urządzenie, które ma dwa przyciski, zielony, czerwony. Zielony załącza, czerwony wyłącza. Charakteryzuje się ono tym, że w momencie, kiedy w gniazdku, że tak powiem, zaniknie napięcie, ten wyłącznik puszcza i po powrocie napięcia szlifierka nie ruszy ponownie. To są wymogi obecne BHP. Parę lat temu. Ok, widzimy się, słyszymy się. Parę lat temu robiliśmy w firmie dostosowanie do minimum, tak się to wtedy nazywało. W większości przypadków polegało to właśnie w tego typu urządzeniach, bo skomplikowane maszyny miały zupełnie inne rzeczy do wykonania, ale w tego typu urządzeniach polegało to właśnie na wymianie wyłącznika na przeciwzanikowy. Wszystkie przeciwzanikowe, jakie udało mi się dostać, przywieźć, przymierzyć, musiałem oddać. Zupełnie nie mieściły się w tych gabarytach, które tu są. Mogłem je ewentualnie wystawiać na zewnątrz, ale i optycznie mi się to nie podobało i jakoś funkcjonalnie też przeszkadzałoby, dlatego postanowiłem założyć wyłącznik, który raz prawie pasuje gabarytowo, a dwa, no, w odrobinie dobrej woli może uchodzić za oryginał. Teraz pozostaje mi do wykonania mocowanie tego wyłącznika. On tu, jak widać, w ten gabaryt oryginalny pasuje idealnie. Trzeba tutaj będzie dorobić jakąś klapkę, która zamaskuje resztę obudowy. W czasie rozbierania widziałem, że tu kiedyś były jakieś otworki, jakiś pręcik, na którym jakaś klapka była. Ja jej nie dostałem wraz ze szlifierką, dlatego coś sobie dorobię. Myślę, że to jednak będzie tematem następnego filmu. Dziś jeszcze usuwamy pozostałości farby, które się tutaj uchroniły zimą. I to będzie na to.